starej kopalni zakończono remont kolejnego budynku. Powstało w nim Welcome Center, czyli Centrum Obsługi Zwiedzających. W budynku znajduje się recepcja, kasa biletowa i kawiarnia. Wraz z otwarciem Welcome Center zmienia się trasa zwiedzania kopalni. Turyści najpierw trafią do Centrum Obsługi Zwiedzających. Później już z przewodnikiem przejdą do szatni łańcuszkowej i lampowni. I tu zaczynają się nowe atrakcje, zapowiada zastępca dyrektora Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Jan Jędrasik. Tu rozpoczyna się nowy element trasy, a mianowicie zwiedzanie budynku numer 10, czyli szybu Julia i szybu Sobótka. I w tym momencie turyści będą mogli już zobaczyć nowe pomieszczenia, do których wcześniej nie było można dotrzeć. I będzie można spojrzeć w stronę niewyremontowanej części starej kopalni, czyli kompleksu budynków przeróbki i sortowni mechanicznej. Dalej trasa przebiega bez zmian. Turyści trafiają do maszynowni i kuźni talentów, czyli budynków już wcześniej udostępnionych zwiedzającym. Remont budynku, w którym teraz mieści się Welcome Center, kosztował 10 milionów złotych. To była kwota około 10 milionów złotych, z tym, że ona obejmuje wszystkie, praktycznie wybudowanie tego obiektu od nowa. Praktycznie tylko ściany zewnętrzne to są te, które były z poprzedniego budynku Sztygarówki, natomiast to, co widzimy tu wewnątrz i chociażby elewacja, to są zupełnie nowe elementy. Uważam, że takie obiekty muzealne są potrzebne w Polsce. Pierwszy raz jestem, dzień dobry. Dziecku pogadać. Jestem pod wrażeniem kawiarni. Bardzo mi się podoba kawiarnia, bardzo podoba mi się wnętrze, obsługa, która pracuje w kawiarni. Bardzo przemiłe panie. Bardzo kolorowo, fajna grafika, dużo miejsca na do siedzenia, dużo miejsca w ogóle, tak bardzo, bardzo ładne. Otwarciu Centrum Obsługi Zwiedzających towarzyszyły występy lokalnych zespołów, głównie rockowych i heavy metalowych.